Przygotowaliśmy dla Was zestawienie 12 najpopularniejszych aplikacji Adobe w 2019 roku. Miejsce 12. Adobe Dimension. Program skierowany jest do osób, które chcą tworzyć wysokiej jakości fotorealistyczne projekty 3D. Pozwala na proste projektowanie makiet produktów, wizualizację marek oraz projektów opakowań. Miejsce 11. Adobe Spark. Przeniesie Twoje social media na wyższy poziom. Adobe Spark umożliwia tworzenie grafik, stron internetowych oraz krótkich filmów z poziomu smartfona. Program pozwala na zmianę tekstu oraz zdjęcia w profesjonalny i atrakcyjny plik multimedialny. Miejsce 10. Adobe Dreamweaver. Dreamweaver umożliwia proste projektowanie witryny sklepu internetowego, własnego bloga czy wiadomości e-mail w formacie HTML, zarówno od strony wizualnej, jak i z poziomu kodu źródłowego. Miejsce 9. Adobe Animate. Aplikacja, która zastąpiła dawny program Adobe Flash Professional. Adobe Animate umożliwia tworzenie interaktywnych animacji wektorowych do kreskówek, gier oraz stron internetowych. Pozwala na wprawianie w ruch statycznych grafik, a także projektowanie animacji od podstaw. Miejsce 8. Adobe XD. To najnowszy program do makietowania stron internetowych oraz aplikacji. Idealne rozwiązanie dla grafików, którzy na co dzień pracują przy prototypowaniu oraz projektowaniu interfejsów stron internetowych i aplikacji mobilnych. Miejsce 7. Adobe Lightroom. To niezastąpione narzędzie dla każdego fotografa. Pozwala na importowanie, katalogowanie oraz wstępną obróbkę zdjęć. Adobe Lightroom posiada komplet narzędzi pozwalających na pracę z jasnością, kontrastem oraz barwą zdjęć. Miejsce 6. Adobe InDesign. Program do profesjonalnego tworzenia publikacji drukowanych i cyfrowych, ulotek, plakatów oraz składu długich dokumentów. InDesign umożliwia łączenie w jednym pliku zdjęć, tekstu, grafiki rastrowej, wektorowej, a także multimediów. Miejsce 5. Adobe After Effects. Rozbudowane narzędzie do tworzenia kinowych efektów wizualnych i animacji. Umożliwia nam wprawianie w ruch napisów, logotypów i postaci. Za pomocą programu dodamy lub usuniemy tło z filmów. Będziemy mogli śledzić obiekty oraz tworzyć zaawansowane efekty 3D. Obowiązkowa pozycja dla każdego twórcy wideo. Miejsce 4. Adobe Premiere Pro. Zdecydowany lider wśród aplikacji do montażu i postprodukcji wideo. Bogactwo narzędzi oraz intuicyjna obsługa programu sprawia, że z Premiere Pro korzystają zarówno profesjonalni montażyści, jak i pasjonaci tworzenia filmów. Miejsce 3. Adobe Illustrator. Jak tworzenie grafiki wektorowej, to tylko z Adobe Illustrator. Aplikacja jest pomocna zarówno przy tworzeniu prostego logo, jak i zachwycających ilustracji wektorowych, które możemy bezstratnie skalować do dowolnej wielkości. Miejsce 2. Adobe Acrobat DC. Najpopularniejsza aplikacja do wyświetlania oraz edycji plików PDF. Rozbudowana odsłona programu pozwala na udostępnianie plików PDF do wyświetlania, recenzowania, podpisywania oraz śledzenia naniesionych zmian. Oferuje szereg narzędzi umożliwiających przygotowanie dokumentu do druku oraz publikacji w sieci. W końcu lider. Miejsce pierwsze należy do Adobe Photoshop. Na szczycie bez zmian króluje znany i ceniony wśród fotografów, grafików oraz twórców stron internetowych Adobe Photoshop. Czołowa aplikacja do zaawansowanej edycji zdjęć i projektowania grafik, dzięki której zmieniają się one w prawdziwe dzieła sztuki. Stanowi fundament każdego kreatywnego projektu.